Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, wnioski Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmierzają do tego, aby od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne miało wysokość płacy minimalnej. Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia wynosiło 1200 zł. My proponujemy wprowadzić dodatek 100-złotowy. Ten dodatek finansowany byłby z Funduszu Pracy. Fundusz Pracy ma nadwyżkę w wysokości 7 miliardów złotych. Odpowiedzialnie proponujemy od 1 stycznia 2015 roku. Chcę nadmienić, że rząd od 2009 roku co roku ustawą okołobudżetową wprowadza finansowanie staży podyplomowych dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy. Koszt tego wprowadzenia, tego rozwiązania systemowego co roku do Funduszu Pracy to ponad 860 milionów złotych. Nasze rozwiązanie, dodatek 100-złotowy w roku 2015, byłby to koszt dla Funduszu Pracy około 200 milionów złotych. Dlatego też prosimy pana premiera, aby chciał wyrazić zgodę w sposób odpowiedzialny od przyszłego roku podniesienie tego świadczenia o 100 złotych. Dziękuję bardzo.